Mamy nadzieję, że do końca roku przekroczymy 140 tysięcy pasażerów. Piotr Harasin w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Stefan Ochman, dyrektor operacyjny portu lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. O innowacje i nowe technologie w tym roku tak chciałem dopytać, bo jest się czym chwalić. Panie Stefanie, w jakim obszarze tutaj się rozwijacie? Tak, rok 2023 jest rokiem, w którym zbiegło się ukończenie wielu takich tego typu inwestycji. Taką szlagierową inwestycją, którą 7 września mieliśmy już okazję uruchomić, jest inwestycja polegająca na dostosowaniu infrastruktury lotniska do systemu precyzyjnego podejścia do lądowania w drugiej kategorii. Dotychczas na lotnisku były wykonywane operacje w oparciu o system pierwszej kategorii. Na co pozwoli ta druga kategoria? Druga kategoria pozwoli na lądowanie w jeszcze bardziej niekorzystnych warunkach pogodowych. Znaczna poprawa zwiększa nam to możliwości operacyjne. Niewiele lotnisk chyba może się pochwalić drugą kategorią, z tego co udało mi się zorientować. Już powiem, że największe porty zarówno w Polsce, jak i regionalne funkcjonujące posiadają tę kategorię, ponieważ doskonale sobie zdają sprawę, że żeby rozwijać ruch, żeby zbudować zaufanie z liniami lotniczymi, ponieważ to jest dla przewoźnika taki sygnał, że charakteryzujemy się przewidywalnością pewną wykonywania operacji na lotnisku mimo warunków pogodowych. To jest bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji o rozwoju na przykład na danym lotnisku jakichś kierunków. Panie dyrektorze, jak z kolei wyglądają statystyki operacji lotniczych i liczby obsłużonych pasażerów w tym roku? Jest się czym chwalić? Tak, statystyki są bardzo pozytywne. My rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, natomiast COVID globalnie uderzył w lotnictwo. Lotnictwo zostało, można powiedzieć, zdewastowane i teraz odbudowuje się ten ruch na każdym porcie troszeczkę inaczej. My utrzymaliśmy te kierunki, te destynacje, które były przed COVID-em i to jest bardzo duży sukces i odbudowujemy się troszeczkę wolniej, ale już doganiamy ten ruch, który mieliśmy przed COVID-em. Mamy nadzieję, że do końca roku przekroczymy 140 tysięcy pasażerów, co w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie mieliśmy 113, jest dużym upgrade'em, ale w stosunku do też roku covidowego 150 tysięcy też już się zbliżamy do tej liczby. Jeśli właśnie rozmawiamy o przyszłym roku 2024, czy tutaj już możemy mówić o tym, co lotnisko może zaoferować, chociażby w sezonie wakacyjnym? Tak, o ile jeszcze ten sezon zimowy nie niesie ze sobą żadnych nowości, mamy te kierunki, które obecnie funkcjonowały na naszym lotnisku, o tyle już sezon letni z całą pewnością możemy powiedzieć, że będziemy mieli bardzo ciekawą ofertę kierunków wakacyjnych do Bułgarii, do Tunezji, ale także powraca Turcja, która w tym roku obecnym debiutowała i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie te kierunki już są dostępne w sprzedaży i z tego co wiem, cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Cieszy nas to ogromnie, ale też na tym nie poprzestajemy, ponieważ ciągle rozmowy z przewoźnikami trwają o nowych destynacjach, zarówno mam tu na myśli kierunki rejsowe niemieckie, czy Wielka Brytania, czy nawet krajowe połączenia, które również w tym czy poprzednim roku pokazały nam, że mają bardzo duży potencjał i są ciekawą ofertą. Panie dyrektorze, jak z kolei wygląda współpraca z biurami podróży? Mowa tutaj oczywiście o największych biurach podróży w Polsce. Są to trudne negocjacje, trudne rozmowy. W jaki sposób dyskutujecie o tym, gdzie tutaj samoloty mogą latać z Warmii i Mazur? To, co możemy robić, czyli dostarczać wszelkich opracowań, które pomogą podjąć decyzję przewoźnikom, bo to oni czy tour operatorom podejmują tą ostateczną decyzję o utworzeniu czy uruchomieniu, to jest strategiczna decyzja o uruchomieniu nowego kierunku. Mamy nadzieję, że te właśnie działania przyniosą w przyszłości pożądany efekt w postaci większej ilości kierunków. To trochę szerzej o tej przyszłości teraz porozmawiajmy. Jak wyglądają plany rozbudowy chociażby infrastruktury portu lotniczego, no, które mają na celu chociażby zwiększenie przepustowości na waszym lotnisku? Na pewno chcę
chcemy być konkurencyjni na rynku usług lotniczych, wobec tego musimy patrzeć na rozwój wielokierunkowy, dywersyfikować źródła przychodów i te inwestycje będą temu służyć. Inwestycje w rozbudowę, w budowę hangarów obsługi technicznej dużych samolotów, jest to no, bardzo duża inwestycja, która no, będzie realizowana w przyszłości, ale również rozwój powierzchni magazynowych służących do obsługi towarów cargo. Jest to nasza wschodząca gwiazda, która się bardzo dynamicznie również rozwija i znajduje swój potencjał, szczególnie jeśli chodzi o produkty z Warmii i Mazur eksportowane. Ale są to również te inwestycje, które służą dalej poprawie bezpieczeństwa, bo nad bezpieczeństwem trzeba ciągle pracować i takie inwestycje realizować. Jeszcze na koniec zapytam o takie cele długoterminowe. Panie dyrektorze, jak państwo widzą port lotniczy Olsztyn-Mazury, powiedzmy za 5-7 lat? Jakie są cele operacyjne w tak długim okresie? No jest to dość długa perspektywa, natomiast na pewno głównym naszym celem jest rozwój siatki połączeń dalej i zwiększenie ilości obsługiwanych pasażerów. Myślę, że takie wielokierunkowe spojrzenie na te cele jest jak najbardziej zasadny i musimy właśnie patrzeć na to też, co się dzieje dookoła nas i reagować, umieć wykorzystać każdą szansę. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Stefan Ochman, dyrektor operacyjny portu lotniczego Olsztyn-Mazury, był Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.